Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Kroniki Myrtany Archolos. No i tak, słowem wstępu, co mogę więc powiedzieć? Poza pokaż mi swoje towary, Bastian. Dziś wielki i wspaniały cel, jakim będzie to, że kupujemy sobie mapę ze znacznikami. Jak widzicie, nie mam pierścionka, o którym mówiłem, że idę go kupić, bo stwierdziłem, po pierwsze, że lepiej zaoszczędzić, a po drugie, pewien bardzo, bardzo, bardzo istotny, jakby to najpierw określić, no powiedzmy ktoś bardzo istotny w mojej karierze gotukowej, że tak to dziwnie nazwę, powiedział mi gościu, ty lepiej to tamtego nie ruszaj, ale no, tak czy inaczej, oto jesteśmy i my jesteśmy w punkcie 6, wioska Silba. Teraz no, a tu i mapa świata gry. Pewnie będzie tego bardzo dużo teraz. Pod M mogę otwierać? Oczywiście, mogę otwierać, więc chyba wreszcie powiem wam tyle, że możemy spokojnie pójść, eksplorować, zwiedzać, poszukiwać wszystkie, no. A gdzie się udamy, to szczerze nie mam pojęcia. Bo jak widzę, jest tego dużo. I co ciekawe, byliśmy przy Wilczym Leżu. Przy obozie Drwali też. Obok tego wszystkiego winie jest coś takiego jak mgliste moczary, na których nie byliśmy. Ale nie będę tu może gadał wszędzie, gdzie byłem, a gdzie nie. Ważniejsze jest to, że byłem na jakiejś winnicy. Ale nie jestem pewien, która to była. Tak czy inaczej, mając tą mapę, wyruszamy na podróż. Jak dzisiejszy epizod może być znowu jakże wielką załamką dla niektórych, bo nie mam zamiaru nadal ruszać się fabuły ani niczego tego typu. Co to, to nie. To nie w moim stylu. A zamiast tego chciałbym właśnie skupić się na odkrywaniu, zwiedzaniu, wykonywaniu poboczniaków. Wszystko, co da się zrobić jeszcze w pierwszym rozdziale. Bo jak pragnę przypomnieć, jestem świadomy tego, że jeśli pójdziemy dalej z wątkiem głównym, to od razu zacznie się drugi rozdział, którego no nie chciałbym na razie. Jako, że moja postać jest badziewiem. Nie umie ani walczyć, ani w magię potężniejszym też nie umie. Nic nie umie po prostu. I boję się, że no, wiecie, no, no, no. Potężniejsze bestie się pojawią i tyle będzie z nas. Więc powiedzmy sobie, że po prostu wolałbym jak najwięcej zadań porobić i podobnych rzeczy. No, tutaj mam przy okazji dupielca. Okej. To będzie łatwa zdobycz. Nawet bardzo. I wiem, że mógłbym z moim patykiem się bić normalnie, ale no bez przesady, żebym ciągle chodził tylko na normalną bitkę. W końcu magiem, żebym został z jakiegoś powoda. Ale co ciekawe, jest tutaj dużo tych topielców. To jeszcze wygłodniałe topielce, no to... Błotniak, nie, nie chcę błotniaka. Wygłodniałe to jeszcze w ogóle super. One to w ogóle nie groźne. Ale tak, najpierw zwabiamy ją na tę stronę, a potem wykańczamy nadal zaklęciem. Piękna sytuacja. Dobra. Skoro jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, czy mam coś na manę? A no, mam na manę. Zjem sobie kotlet grzybowy w takim wypadku. I szybki zapis. Nazwiszę ten, bo jak mówię, na razie nie chcę kupować pierścienia, a tam to różni się od tego, z którego zacząłem. Zwiń tym, że tam był pierścień kupiony. Więc tak, zbierzemy rzecz Mirt. I teraz wielkie pytanie, czy jesteśmy w stanie pozbyć się błotniaka? Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale te błotniaki, które mnie chyba jednym ugryzieniem jały, na 3 zarzuty porażenia. A nieźle. Czyli jeśli zajdę stado błotniaków, to nie muszę się niczym przejmować. Mogę spokojnie wszystkie eliminować. Jak gdyby nigdy nic. Wow. Wow. Okej, okay. Jak błotniaki mogę, tak do jaszczurów wolałbym się nie zbliżać. Więc pozwólcie, że zrobię zapisy. Bo widzę jakiegoś łuka.
A ja nie lubię zostawiać takich znajdźków na podłodze. Zacznijmy kolejnego kotleta. I teraz tak. Chciałbym zrobić testa generalnego, jak to wygląda ze szczurami. Okej. Okay. Najwięcej nie biją. Więc jestem w stanie teoretycznie z nimi walczyć. Ale z drugiej strony moje zaklęcia też nie są zbyt skuteczne, więc tutaj musiałbym polegać na mojej szybkości klikania ataku i unikania szczur w cestce. Totalnym złem. Nie polecam tego nikomu. Szczur to jeden z bardziej zbagowanych bestii w świecie gotuka. I tak, jeszcze w ogóle muszę zobaczyć jedną rzecz. Gdzie to jest? Tak, potrafię zbierać tłuszcze zwierzęce. Właśnie nie byłem tego pewien. Dlatego chciałem to jeszcze sprawdzić. Bo dziwiło mnie trochę, że z błotniaki jakby nie dają niczego, ale w sensie nie dają tego tłuszczu. No i tu nie widzicie. Standardowy problem walki z jaszczurem. One tak szybko atakują i tak wrednie, że szczerze, ja tu zginę prędzej niż to pokonam. Dziadostwo. Jedyne co ewentualnie zostało mi do zrobienia, to spróbować zignorować tę sprawę, to miejsce i to wszystko. No ale nie okłamujmy się, to nie jest w moim stylu. A jakoż nie jest w moim stylu, to ja żem tego nie zrobię. Więc kolejny test pokotletowy. Czy może mają po prostu taką odporność, że samo porażenie nie wystarczy i trzeba tu lodową strzałę zastosować? Dobra. Na dwa kotlety z lodowej strzały jestem w stanie pozbyć się jaszczura. Dobra. Jako, że testy są zakończone, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Wykorzystam jeszcze jeden trik, który jest znany wszystkim. Zwabimy ją do rzeki. Tam odprawimy egzekucję na jaszczurze. Złej, niedobrej, która mi łuk znuje. A ja chciałem ten łuk. Na własność. Chodź, jaszczur. Taś, taś. Chodź. Grzeczny jaszczurek. Grzeczny jaszczurek. I tak, no. Wiem, że pewnie niektórzy mają teraz znowu takie: o Boże, ten jełop jeden znowu baguje. Czy on nie potrafi normalnie grać w tę gierę, czy co? Ale prawda jest taka, że po prostu, no. Jak mam takie możliwości, to nie ma czego plądrać. Żal byłoby nie skorzystać. Zapewne wiecie sami, jak to jest. A poza tym, kurczę, no. Świadomie sobie, że nadal nie zacząłem edycji tej innej gry, o której wam powiadam, że tamto będzie jeszcze bardziej się przekonacie. Jak wygląda prawdziwa potęga bagowania. Chodź, jaszczur. Ej! No chodź do wody. Chodź popływać. No chodź popływać, jaszczurek. Też, też. No, co ty tak nie chcesz pływać, jaszczurek? To będzie zdrowe dla ciebie, naprawdę. Gwarantuję. Ech, będzie dla ciebie zdrowe, no. Dostajesz nawet masaż takim magicznym patykiem. Taki bardzo porządny masaż, wcale nie skończący się dla ciebie niestety byciem dead, ale nawet jeśli to, może i lepiej. I okej, okay, skoro niestety mi tak pogryźli, bo jestem jełopem i nie umiem, to teraz mogę przynajmniej z czystym sumieniem zeżyć gulasza. Popchniemy to jeszcze szczurem na patyku, no i możemy iść. Zobaczyć, co to za łuka tutaj żem odnalazł. Czemu ja tu widzę lagę? To jakiś goblin zginął mi, czy coś? Nie ma lagi nawet. To mam jakieś... Mógł ma halucynację. O, łuk kompozytowy. Okej. Okay. Czyli jakiś lepszy. I... Okej. Okay. Skoro jeszcze już się pozbyliśmy, to może wypadałoby zrobić zapisa. Numer 126. Przecież to wszystko jeszcze nadal jest pierwszy rozdział, początek gierki i w ogóle. Przerażające. Nie? Okej. Okay. I jesteśmy w jakimś obszarze. Co to za obszar? Nie jestem pewien. Południowe bagno. Silba. Albo tutaj też do Silba? Nie, to jest do południowego bagna. Do Vinicirity. Okej, czyli to jest chyba Vinicirity za cało. Tak, w sensie zobaczymy na mapie. Zapominam, że mam mapę w końcu. I jesteśmy przy dwunastce, czyli Vinicirity. Zgadza się. Ciekawe. Dobra.
Jak się przekonam, można spokojnie kraść z pól uprawnych. Nikt nie będzie na nas krzyczał w tym, co nam mówili, więc sobie pożyczmy wszystkie ich rdesty polne, chwasty i inne dziadostwa. A potem zobaczmy, co tutaj się będzie działo się na tej winnicy. Bo kto wie, może nawet będziemy mieć jakieś fajne zlecenie, zadania. A jak nie, to chociaż mam piękne polne bestie do upolowania. Jak wiadomo, wszyscy uwielbiają polować na polne bestie. A w szczególności ja to lubię. Chociaż mi to nie do końca wychodzi. I okej, jedno pole okradłem, drugiego na razie nie muszę. Może to był goniec Araxos, tak? Dokładnie, czyli tutaj też można szybko przyjechać. I dobra, farmer, czyli z nim nic nie pogadamy. Farmer, czyli podobnie nic. Farmer, farmer, farmerka. Ej, ty. I Rita. Czy możemy Ritę określić? Niestety nie, nie określimy Rity. Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Okej. Pokaż, co masz na sprzedaż. Proszę bardzo, wybierz sobie. Okej, silny handlarz. Co sprzedaje? Konfitura z jagód, smaczne smarowidło z jagód, są tacy, którzy wydają mi palcami ze swój kraj. Okej. Czyli nowe jakieś żarcia, kompot z dziedzictwo, jakieś, nie będę czytał, nalewka malinowa. Dużo rzeczy sprzedaje. I to fajne. I co mamy? Przepis na jabłko w cieście. Czyli to ona to sprzedaje, dobra. Kompot z jagód, okej. Okay. Konfitura z jagód, okej. Okay. Kompot z suszonych owoców, okej. Okay. Sok winogronowy, pajda z mięsem mam. Grzaniec z ognika, okej. Okay. No tak, wielska szlotka mamy, kompot z dyni nie mamy, koktajl malinowy nie mamy, nalewka malinowa nie mamy. I resztę rzeczy mamy. Tak więc... jakby to najlepiej powiedzieć? Sukces! Udało się zdobyć coś, czego naprawdę... osobiście mogę powiedzieć, że chciałem. Rozumiem. Właśnie dostać. Chciałem spróbować. Rozumiem. Już tak to określę. Inaczej mówiąc... rozumiem. Jabłka w cieście. Rozumiem. Bo właśnie z tego, co słyszałem... rozumiem. Od tego właśnie przyjaciela, rozumiem. Który jest... hej, ty! Nie! Marvin. Dobra. Pogadajmy z nim, czy jest jakaś praca. Zanim będziemy kontynuować, ale tak. Od tego przyjaciela, który jest ekspertem, no usłyszałem, że jabłka w cieście to najlepsze, co może być. I już rozumiem, 80 punktów życia. Warto to mieć. Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Raczej? Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał. Ale teraz gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie może być, ale widziałam, jak szedł w kierunku jaskini. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, żeby jak najszybciej wrócił. Jak miał na imię? Cholera wie. Nie spisuję z ludźmi kontraktów. Po twarzy ich kojarzę. Ale chyba na N. I było krótkie. Okej. Okay. Czyli zdaniem jakimś pracowniku. N na krótkie. Okej. Okay. Dobra. Zapamiętam sobie, jakieś krótkie imię na N to będzie ten. Jeśli będą jakieś inni, którzy będą się podawać, a będą mieli nie na N albo długie, to mogą być oszuści. Ej, klasycznie, nie byłoby sesji nagraniowej mojej bez konieczności zrobienia cięcia, które trwało... może nawet z pół godziny. Więc tak, dobra. Tak czy inaczej, mam tutaj zadanie. Powinniśmy kogoś znaleźć, ale już nie pamiętam nic poza tym. To co ważniejsze... o, jesteśmy na nowej winnicy. Musimy znaleźć wszystkich gości, którzy mają jakieś imiona. No właśnie, jest jaskinka. To był dobry pomysł, żeby tu iść. Oczywiście. A, tylko nic nie widzę. A co za tym idzie? O, gdzie ja mam tę moją pochodnię? Bo z niej oczywiście się nie obejdzie. A, to jej mieliśmy szukać? Może? Ej, kim jest? Nie mówili nic o płci, więc to może być ona. I mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność.
Nie narzekaj, mogłaś skończyć w o wiele gorszym. Okej. Masz trochę racji, ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. Mówiąc o opóźnieniach, lepiej będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. Dobra. Zobaczmy, czy potrzebuję pomocy, czy nie. Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. Powoli robi się ciemno, a w ciemnicy za cholerę nie doliczę się tych butelek. Pochodnie czy zwój światło? A, pochodnie. Proszę, weź te pochodnie. Dzięki wielkie, chłopie! Teraz liczenie tych butelek pójdzie jak z płatka. Swoją drogą, jeśli tak bardzo lubisz pomagać innym, zapytaj Ritę o jakąś robotę. Może wynajdzie dla ciebie coś odpowiedniego. Czasem wychodzi z niej rasowa służbistka, ale z reguły dobrze płaci, to najważniejsze. Okej. Owocnej pracy. Dobra, skoro jest już taka sytuacja, to chyba nie potrzeba niczego więcej. Nie, tu nadal jest ciemno. Ale okej, niczego tu nie ma i jednak tu nie jest zwykła jaskinia, a jakaś ciemnica czy piwniczka. Raczej nie wiem, jak to inaczej nazwać. No piwnica na wino, tak nawet się powiedzieć. Chociaż piwnica z natury ma w nazwie piw. Od piwa chyba, mi się tak wydaje. A może nie od piwa, tak czy inaczej no... Jest to po prostu ciemnia na wino, tak najłatwiej to będzie określić. Farmer, czyli to nas nie interesuje. Farmer, czyli też nas nie interesuje. Tak jakoś tutaj niczego nie ma interesującego w tym miejscu. Nie, chwila, są polne pełzacze, do których wolę się chyba nie zbliżać. A. Więcej jaszczurów? Nie, no bez przesady. Kolejne jaszczury? Dobra. Robimy kolejnego zapisa. I widzę, że już jest ciekawiej, bo widzę rzecznego krwiopijcę. Jak wiadomo, krwiopijcy to łatwe źródło expa. Co ważniejsze... No, trochę zarobku. Więc chodź, krwiopijca. Tam jest jeszcze topielec. Topielec oczywiście wiadomo, że wykończymy z czarów, bo czemu by nie? Krwiopijce, no ogarnij! Ogarnij żądło, że tak to określę. Okej, okay, to... Dobra, te... Rzecznik krwiopijca jest bolesny, zapamiętać. Rzecznik krwiopijcy są boleśni. I mają taktykę na goblina. To jest... Naprawdę irytujące. Kurczę, może gdybym miał tę 30. W rękę, to łatwiej byłoby na nich polować. Nie są trudni, oni są tylko irytujący. Dobra, tak czy inaczej 100 expa. Dobry wynik. Rządu rzecznego krwiopijcy. I skrzydła krwiopijcy normalne, okej. Okay, czyli... Kolejna ważna informacja. Rządła się różnią. Pełzać? Pełzać. Pytanie brzmi, czy ja do hołeły mogę z tym pełzaczem w ogóle walczyć, czy nie będzie zbierania płytek później. Lepiej może spasuję i... Nie, Marvin! Uciekaj! Marvin, szybciej! Wskakuj zanim będziesz trup. Czarne gobliny. Mało tych dziadostw tu już się kręciło. To musieli jeszcze czarne gobliny tutaj dodać. Okej. Okay. Jeden strzał nie trafiłem, ale przynajmniej jedna ważna rzecz. Zachowali oryginalną jedną rzecz, jeśli chodzi o gobliny. Tak mogę szczerze powiedzieć. Są strasznie podatne na magię. Dobra. Prażone owady. Szczury. Aby tyle wystarczyło. Bo musimy po prostu, podkreślam, musimy. Gotowi na najgorsze. Dobra, wychodzi tak jeden do jednego, więc nie jest źle. Mogę już rzucić lodowy strzał w takim wypadku, żeby było szybciej. Dobra. Warto wiedzieć, że ten... Mogę to najpierw określić, że czarne gobliny są aż tak niebezpieczne, jak mogłoby się wydawać. Nic nie tu ma, nie czego plądrować. Balaga mi zatonęła.
Jednak nie na szczęście. Dobra. Dobra. Jemkna sytuacja. Właśnie wyciągnijmy może znowu pochodnie. Czemu nie? Może być dobry wybór. Pochodnia, dobra. Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie ma teoretycznie. Praktycznie jest wino. Jest laga, jest czarny goblin. Jest... na pięści wichru? Ojeł. Tak ujęła. Okej. Okay. Drugi krąg. Nie na ten etap teoretycznie, ale okej, okay, dobra. Mięso kryszczura, zarzeciwiały miecz i... ładna jest kinka, ale... co dalej, w sumie? W sumie nie wiem. Widzę tam też kryszczur kolejny, co zaraz sobie tam je pobijemy. I jak z tym z maną? Nie najlepiej. Ujknąłbym czegoś, żeby odnowić, ale nie. Nie, nie, jakoś sobie musimy poradzić. Słyszę jakieś odgłosy. Walki. Okej, okay, kaczczury też są strasznie groźne. I coś się chyba nam zbugowało, bo jakiś farmer sobie walczy tutaj z kaczczurami. Poczuliśmy jak spa... okej, okay, ale się tylko za jednego kaczczura, więc cholera, nie jest tak źle. Stary, myślałem, że wyzionę tu ducha. To by był wstyd umrzeć zagryzionym przez kretoszczury, co nie? Nek! Można umrzeć na głupsze sposoby. Co tu robisz? Zostałem wynajęty do ochrony pobliskiej winnicy. Patrolowałem ten obszar, kiedy nagle wyskoczyły na mnie te paskudy. Zjawiłeś się w samą porę. Dzięki. Kradniemy, oczywiście. I chwilę. Nie ma czego plądrować. Zanim coś dalej, to jednak chciałbym jeszcze właśnie na spokojnie... uuu, smacz korzeń! Sobie tutaj właśnie pozwiedzać, poeksplorować, zanim coś dalej z nim, więc powiedzmy, że zostawimy go tutaj. A w międzyczasie wyciągnę mój wykrywacz... nie to... wyciągnę telekinezę, chciałem wykrywać potworów. Tak czy inaczej są grzybki, to od razu weźmiemy. Czemu nie? Są tu kolejne kretoszczury. Będę w stanie z nimi wygrać bez takich kombinacji? Chyba nie. Gorzej, że naprawdę nie wiem, jak sobie manę odnowić, bo mam złe żarcie. Nie chcę. Dobra, trudno. Jedna butelka wina to chyba nie koniec świata. Jak zadziała porażenie? Trzy porażenia. Okej. Okay. Nie, nie! Nie wierzę. Nie wierzę, że tak mogłem zmarnować telekinezę przez przypadek. Ale dobra. Byłbym w takim wypadku pokonać tylko kryszczura bez używania magii. To nagle, że nie powinienem się przyjmować. Tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy bym tak wtedy tam szybko unicestwił te kryszczury. Ale tutaj one nie są nawet groźne. Niepotrzebnie się przejmowałem tym wszystkim. Nic tu nie ma. Dobra. Czy inaczej udało się je pokonać. Jesteśmy tutaj w takiej pięknej jaskince. I co ciekawe, tu od strony pola było wejście na nią. Ha. Ciekawe. Ciekawe, interesujące, interesting, jak to zwał. Pozbierałem wszystko z tych kryszczurów, chyba. Miejmy nadzieję, nie chciałbym stracić darmowego tłuszczu kryszczura. Niczego tu nie ma. Widzę, że tutaj coś błyszczy. Amulet ochronny. Fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczmy, jaki to w ogóle amulet. Ostrze jabłuchy 5. Wyryto na nim litery NEK. Okej. Okay. Widzę, że jałoby znowu zgubił swój wisiorek. Dobra. W takim wypadku może jeszcze przy okazji oddajmy. Dobra, może być jakaś nagroda. Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. W takim razie powiedz jej, że tutaj. Nie ma powodów do zmartwień. Zdaje się, że chciałaby twojego powrotu. W końcu ci płaci, więc powinieneś wykonywać swoje obowiązki. Słuchaj,
Chętnie bym wrócił, ale nie mogę. Kiedy te cholerstwa mnie napadły, mój rodzinny amulet wypadł do rzeki. Nigdzie się bez niego nie ruszę, nie ma opcji. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra, wrócę, ale nie, każdy coś gubi, czegoś potrzebuje. Tak jak ty. Prawda, Martin. Proszę, Martin. Sprowadzenie mnie z powrotem, więc nie narzekam. To twój amulet? Tak, zgadza się. Trudno było go zdobyć? Nope. Pewnie było to trudniejsze niż twój powrót na winnicę. Jasne, jasne, już wracam. Bogowie, jakiś ty niecierpliwy. Nie, piękne. Piękne. Nie jestem w stanie po prostu kłamać. Uwielbiam te dialogi, to wszystko, te kręki. Gdyby nie to, że wiem, że to jest mod, to ja bym nie pomyślał, że to jest mod. To szczerze mówię, to jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy naprawdę czuję, że to jest tak świetnie jakościowo zrobione. Te dialogi są takie dobre, że ciężko narzekać. Ciężko naprawdę narzekać. Są oczywiście rzeczy, które może sam bym trochę inaczej przeprowadził, lepiej, gorzej, to już kwestia względna, ale nadal inaczej. No ale świetne to jest, podoba mi się. Cześć, Rita. Dziękuję za kolejny poziom. Nek, wiedziałam, że na N. Dobrze się spisałeś, młody. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. Dziękuję. 80 monet. Sporo. Byłem ciekaw, jakie wino tu produkujesz. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, najlepsze na wyspie. A jeśli pytasz o typ, to zgodnie z nową recepturą wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Dzięki temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. Okej. Dobrze się sprzedają? Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy wyspy. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe, a jego uprawy i możliwości finansowe ogromne. Okej, czyli chyba u niego byliśmy. Holdwiga z jego młodszym bratem, Czerwone Valerio, podrożało i straciło swój dawny prestiż. Nie żebym narzekała. Na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. Co wiesz o tym konflikcie? Podobno poszło o spadek po nestorze rodu, Valerio. Przed śmiercią przepisał winnicę na swojego młodszego syna, Andreasa. Prawo spadku nie przeszkodziło jednak Holdwigowi w wypędzeniu brata i zagarnięciu całego majątku dla siebie. Od tamtej pory synowie Valerio pozostają skłóceni, a władze bacznie obserwują, komu ostatecznie przypadnie winnica. Dziwię się, że mają tyle cierpliwości i jeszcze sami nie przejęli jej siłą. Okej. Czemu Holdwig zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu, a szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją? Może po prostu zawęża klientelę? Gdzie to? Holdwig to prosty chłop. Nie ma pojęcia o interesach. Prawda jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. Okej. Nie będę prosił o poczęstowanie winem na razie. Bo tak czy inaczej, wątpię, żebym mnie dostał. Więc idźmy dalej po prostu zwiedzać. Bo może jeszcze coś znajdziemy tutaj sobie za darmo do wzięcia. Kto wie. Właśnie tu jest jakaś butelka, a no jest butelka wina. Okej. Dzisiaj będzie jakieś chyba świętocięć. Już drugi musiałem zrobić. Odcinek jeszcze daleko, daleko do końca. O, winogrona. Darmowe chwasty, jak ja lubię chwasty i winogrona i inne takie rzeczy, które tu można za darmo sobie zbierać. Kozi, robotnik, nie farmer, robotnik, czy to znaczy, że można go ukraść? A w sumie tak, tylko że na razie nie mogę, bo oczywiście jestem w stanie tylko proste okradać. Więc tak fajnie i niefajnie jednocześnie, że można go ukraść. Fajnie, że można, a nie fajnie, bo i tak nie skorzystam. No ale dobra. I jesteśmy znowu w tym miejscu, w którym przed chwilą widziałem pełzacza. Jednak, jak mówię, pełzaczy, nie mam zamiaru na razie ruszać. Poszedł sobie. Dobrze. A co najwyżej mogę właśnie tutaj trochę pochodzić, zobaczyć, co gdzie się kryje.
Może jakąś telekinezę zarzucić, by zobaczyć coś ciekawego. Skórzane mi. Szek pod wodą? Ale jak pod wodą skórzany mieszek? Halo? To tak się da w ogóle? Gdzieś tutaj powinien być ten mieszek jakoś... Powiedzmy szczerze... A! Okej, czyli jak coś jest pod wodą, to da się to podnieść? Po prostu wpływając w to. Ciekawe. Tupielec już mnie goni? Nie, nie goni. Dobra. Skoro tupielce mnie nie gonią... Weźmy coś, co tutaj jeszcze leży. I cóż, no... Chyba powoli będziemy musieli myśleć o tym, co dalej, bo... To winnica... To taka malutka jakaś. Taka nijaka jakaś. Co najwyżej... Widzę tam właśnie jeszcze to... Nawet nie wiem, czy to jest... Ognisko, pochodnie, czy co? Ale mogę spróbować się tu zakraść ewentualnie. Coś tu jest. O nie, kolejny zbieg. Noż. Czemu ja muszę trafiać zawsze na zbiegów? Nie, żebym narzekał, ale... Zbiegami jest ten wielki problem. Doigrałeś się! Od razu atakują. Właśnie. Więc co tym idzie, jeśli chcemy się nim zająć, a jak już tu jesteśmy, to chcemy się zająć, tak jeszcze razem będziemy kończyć wszystko, to ten... Ja będę musiał znowu sobie się... nachlać winiska, żeby przydać magię. Ten tylko, który... No, nadal zwykłe wino chyba będzie najlepszym wyborem. I teraz tak... Testujemy najpierw porażenie, potem ewentualnie coś innego. Dobra. Daliśmy radę. Najbardziej noobską taktyką, jaka istnieje, czyli spam z zaklęciami z odległości. Mamy dzięki temu strzały, jabłka, maliny, wytrych. Nic tu nie ma. I no jak sam mówi Marvin. Nic tu nie ma. Podejrzany tasak, wyrótny nim imię Miki. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Skóry. Jak miło. Coś jeszcze? Chyba nie. Wow. To było prostsze niż myślałem. Nie, obok jaszczura nie przejdziemy. Zbyt czujne są. Ale tak czy inaczej, jakiegoś nowego zbiega mamy. No pokonanego, najłatwiej mówiąc. Więc, no, sukces. Tak czy inaczej, tylko jeszcze wyciągniemy... Właśnie, co? Bo nie chcę wpaść przez przypadek na polnego pełzacza. Co jak co, ale polny pełzacz na pewno są pod naszym zasięgiem. Więc, tja... Znajdźmy sobie jakąś chałupę, w której będziemy mogli się przespać. I zobaczymy, jak dalej sobie poradzimy. Co najwyżej może jeszcze spytajmy, czy poczęstuję nas z winem, bo... Niby wcześniej nie chciałem, ale zobaczymy, może będzie coś. Poczęstujesz mnie swoim winem? Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W takim razie twoje zdrowie. Aha, oczywiście już wypił. Smakuje? Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smaki. Dziwne, że ocet. Co nowego? Gdyby nie twoja pomoc, byłbym albo zjedzony, albo ciągle szukał swojego amuletu. Szkoda, że nie spotykam w swoim życiu więcej ludzi takich jak ty. Aj, cóż, no... No szkoda. Szkoda. Gdybyś spotykał, to może... Nie leżałbyś martwy w jaskini obok starego obozu za jakiś czas. Ale no cóż, taka jest smutna rzeczywistość, jednak.
Nie mam farmera, więc nadal nic, czyli jest koniec i... No chyba nie ma coś dla nas nic do roboty. A co za tym idzie? Musimy zdecydować, gdzie chcemy iść dalej. Co dalej ogólnie? Leśne bestie. Spellenhaupt, czyli okej, już wiem. Już wiem ogólnie, gdzie żeśmy zawędrowali. Bo widziałem tam te Spellenhaupty i te leśne bestie wcześniej z innej strony. Tak więc fajnie. Mam przynajmniej odpowiedź, gdzie byliśmy tak bardziej, jeśli chodzi o położenie na mapie, ale też sposób dojścia. Tak wiadomo, mapa mapą, ale to, żeby wiedzieć, jak się poruszać bez wyciągania mapy co 5 sekund, to też jest no, bardzo cenne. Okej. Okay. Też tak na do widzenia, taki całkowicie w sumie. Zajmijmy się polnymi bestiami. Okej. Okay. Dobra. Pierwsza polna bestia leży. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. Ja tam przeciwko polnym bestiom. Jeszcze tym jednym pokonamy. Żeby było trochę właśnie więcej wrażeń. Znaczy, jak wiadomo, polne bestie to tam żadni przeciwnicy już. A resztę upolujemy w kolejnych epizodach. Rób sobie to zrobię poza kamerą. Ewentualnie jeszcze jedną spróbuję z zaklęciami, bo może się okazać, że po prostu niepotrzebnie się męczę nad zwykłą bronią, bo łatwiej było po prostu rzucić magię. Mam zapisać tylko przed zbiegiem. Dobra, w takim wypadku już teraz mogę powiedzieć definitywnie, że kończymy. Ja się tym zbiegiem sam zajmę ponownie. I w następnym odcinku po prostu zemścimy się na tych polnych bestiach. A póki co dziękuję wam wszystkim za uwagę i trzymajcie się. Hej, hej.